Siemaneczko YouTube, witam was serdecznie. Oczywiście nie kto inny jak zawsze ja, Lemi Squad, FIFA 24, Grimsby Town, nasza kariera frajera. Jedziemy z koksem. Moi mili, zanim rozpoczniemy odcinek, krótkie takie ogłoszenie. Wymyśliliśmy z Nankiem taką zabawę, to zupełnie przypadkowo i zupełnie to nikogo do niczego nie zobowiązuje, to jest absolutnie coś, co mogło w ogóle nie istnieć, ale wpadliśmy na taki pomysł i może z tego wyjdzie całkiem fajna zabawa. Moimi od przyszłego odcinka postaram się, żeby gdzieś cały czas na ekranie widniał jakiś pasek, jakiś baner, jeszcze nie wiem jak to do końca będzie wyglądać, z sponsorami kariery frajera. Jeszcze raz mówię, do niczego to nie zobowiązuje, więc nikt nie musi w tym w ogóle brać udziału. To jest czysta zabawa, tylko i wyłącznie dla tych, co chcą się po prostu w to zabawić, chętni. Będzie dziś baner, jeżeli ktoś z was zostawi pod odcinkiem jakiś super czat, jakąś super naklejkę, nie wiem dokładnie jak to jeszcze też funkcjonuje, z jakimś dopiskiem, kariera frajera, bo właśnie nie jestem do końca pewny, czy w ogóle można takie dopiski robić, a jeżeli nie można, to chyba pod, jak się nie mylę, pod odcinkami można zostawiać takie super czaty, coś w tym stylu. Obojętnie na jaką sumę, to nie ma znaczenia w ogóle, to nawet może być grosz, jeżeli w ogóle się da. Będzie gdzieś ten jego pasek widniał, gdzieś będzie się tutaj pojawiał na ekranie ze sponsorami. Będzie widniała też oczywiście kwota, jaka jest, jeżeli oczywiście będzie ich więcej, będę je dodawał i będą one się pojawiać, więc dla przykładu pan X daje 10 zł, pan Y 50 zł, więc gdzieś te banery wasze będą się tutaj pojawiać jako sponsorzy Grimsby Town. Oczywiście, że będzie inny klub, to będzie innego klubu. Coś w ten deseń, to jest taka czysta zabawa, mówię, do niczego to nie zobowiązuje, ktoś chce, może się w to bawić lub nie, ale pierwszego sponsora już mam. Ujawni się on w przyszłym odcinku. Na ten odcinek jeszcze nie miałem czasu tego zorganizować, więc mówię, jeżeli ktoś będzie chętny, proszę bardzo, zapraszam do takiej zabawy. I to w sumie było na tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Przechodzimy do odcineczka i przypomnienia tego, co się działo ostatnio, bo wracamy na fotel lidera. Po 18 kolejkach mamy punkt przewagi na Stockport, ale już zobaczcie, 8 miejsce mamy całkiem pokaźną przewagę, 8 punktów i to cieszy, bo znaczy, że jesteśmy w dość bezpiecznej pozycji, możemy sobie pozwolić na 2 mecze wpadki, a trzeba pamiętać, że z tych 8 drużyn na pewno jeszcze po drodze jakieś inne wpadki też będą. Mamy match day, tak w ogóle chciałbym podziękować za wasze komentarze, niektóre komentarze musiałem sprawdzić, nie wiem dlaczego. Niektóre komentarze się nie pojawiają pod strumykiem. Ja już tutaj szybciutko mówię, że gdzieś tu mam przygotowany taki pliczek. Dostałem parę dni temu świetną listę 20 zawodników utalentowanych w tej gierce i których warto sprawdzić. Mam ich tu z boku, mam tą całą listę i sobie to wszystko prześledzę. Ten komentarz był aż 13 dni temu opublikowany, ale ja musiałem ten komentarz sprawdzić. YouTube nie pokazuje pewnych rzeczy, musiałem to zrobić ręcznie, dopiero to sprawdziłem, wyskoczyło mi, jest mi przykro z tego powodu, że nie mogłem od razu odpowiedzieć, ale już odpowiedziałem na ten komentarz, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą listę, dziękuję za wszystkie wasze podpowiedzi, za to, że Neves powinien być kapitanem, za to, że wiecie co, za taktyki jakieś, za przeróbki zawodników, gdzie kogo co postawić, ja to wszystko analizuję sobie, muszę to wszystko prześledzić z racji tego, że tego czasu naprawdę nie mam wiele i kiedy tylko mogę, to tą karierę frajera dla was nagrywam, dosłownie mam takie okienko godzinne, może półtorej godziny, żeby to tu usiąść, nagrać dla was, więc też do końca nie jestem w stanie tego wszystkiego sobie sprawdzić, muszę usiąść kiedyś w wolnej chwili, popatrzcie na tych zawodników, popatrzcie na te wasze podpowiedzi, na te ustawienia składu, na taktyki, co zrobić, gdzie trenerów zatrudnić. Ale na to, no mówię, potrzeba chwili. Nie mam tej chwili, więc jadę z tym, co tam zdążę zapamiętać, co tam gdzieś prześledzę. No i trochę też swojej weny, moi mili, w tym wszystkim. Team management, o tutaj widzę, że chyba niektórzy wyjeżdżają, więc nawet wiecie co, nie będę się chyba tutaj za bardzo bawił, bo tutaj tak ten skład mi się i tak ten skład właśnie na ten mecz muszę zmienić, więc okej, niech on się zmieni. Trochę wkurza to, że tej reprezentacji tak dużo zawodników wyjeżdża. To mi się nie podoba akurat, ale jest co jest. I teraz mecz ligowy jest ważny,
a my nie mamy zawodników w składzie. No, rzut wolnego, ładuj, to jest brama. Ajajajaj, nieźle, nieźle. Jak dobrze pamiętacie z poprzedniego odcinka, nasi, kiedy grają tą piłką, kiedy grają podaniami, grają niezwykle skutecznie. O, właśnie tak teraz. Ale to widzę, obrona dość gęsta. No, przypominam, że nie gramy też w pełnym składzie. Skład jest cholernie ograniczony. Dzięki też za podpowiedź. To chyba Cybel, jak się nie mylę. O, i brama! Neves! Za podpowiedź z tym, aby stworzyć dwa składy. Kiedyś tak robiłem w poprzednich FIFA-ach, kompletnie o tym zapomniałem. Żeby stworzyć sobie dwa składy, może nawet trzy składy. Jeden ligowy oczywiście, z najmocniejszy, drugi taki średniawy, jakiś na puchary może z młodymi zawodnikami, z jakimiś zawodnikami, którzy nie grają na co dzień. Będę musiał usiąść i też taki składzik sobie stworzyć. Pięknie, o Jezus! O, Neves, ale teraz Neves mnie zawiodłeś. Oj. Dwa razy wyszedł meczu sama sam. To się nie zdarzyło. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mój zawodnik wyszedł sama sam. Od w zasadzie połowy. Już biegł sam z piłką. Na razie wygląda to nieźle. Co prawda jest tylko 1-0, ale to gra wygląda dobrze. Tu mamy zawodnika zmęczonego mocno, widzę już tutaj tego. Musimy się to zmienić. No, spróbuję tym zagrać. Neves też trochę jest wykończony, ale da radę. Da radę. Musi. Rose. Well, passing moves like this will build confidence. Pięknie podanie mi grają. Pięknie. Uj. Well, he passed the power test. Shame about the accuracy. Joj. Connor Thomas. Co to się wydarzyło? And options in the center. Pulls it back. A wiecie co, się nie odzywałem, nawet myślałem, że to wejdzie, nie? Dobrze, trzymać. Pięknie, wybić. Kurde, coś tutaj, nasi teraz nie mogą wyjść z połowy. Dobrze, Ramkarz łapie to. Ciśnie, podaniami panowie, tak jest, podaniami. I rzucaj. Oj, kuźwa, Neves. Już ze 3 bramki powinien mieć. Jest, 2-0. Pięknie. Każde zwycięstwo przybliża nas do tego, że zostaniemy mistrzami ligi może nawet, tak, ale awansujemy. A na tym oczywiście nam zależy. Przed nami długa droga. Bardzo długa droga. Żeby coś osiągnąć z tą drużyną. Jak znam życie, zdążą nas wypieprzyć 5 razy z klubu, zanim w ogóle dojdziemy tam, gdzie powinniśmy dojść. Ale może się uda, no może. Nie, pięknie, 2-0, wygrana. Cieszy niesamowicie, to jest najważniejsze. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w tabeli. Przejdźmy kawałek dalej. Top scorer Carlos Neves. Co my tutaj mamy? Okej. Energy. Anthony Glennon. Tutaj jak? Energy. A może coś. Ok, teraz trzeba by na balans, tak? Amos. Dany Amos, ok.
gdzieś go szukałem. Tutaj chyba się nie mylę. Tutaj jest, ok. Czat Pajki. Pajki. Właśnie, nie przeczytałem twojego maila. Majki Pajki. Wybacz. Skład. Dobra, spójrzmy sobie na ten skład. Tutaj ten widzę już z energii średnio. Możemy tego wprowadzić nawet. Nieźle grał. Dajmy go tutaj całkowicie na jakąś głęboką zmianę. Komu tu damy? Ciebie może damy. Neves jest ok, wypoczęty. Ten wypoczęty. Ten tutaj na lewej stronie jest zmęczony. Musieli go dać na głęboką rezerwę. Możemy tego wprowadzić. Ten niech sobie w tym meczu odpocznie. On coś, kurde, ten jeśli chodzi o jego fitness, musi być cholernie niski. Nie wiem, gdzie ta opcja jest. Gdzie to jest, co odpowiada za jego... Nie widzę teraz. A, jest stamina. 72? Kurde, nie, no nie jest źle. A nie wiem. Cholera wie. Idzie co? I teraz... Bo to jest ten jeden skład, nie? A teraz... Właśnie, jak to się... Teraz wyjdźmy. Jest, a właśnie, muszę teraz zobaczyć sobie, jak się tworzyło. Swój ten drugi skład. Nic, zróbmy kapitana, Neves. Jako... O, tego mieliśmy zrobić, że on miał się nie cofać, nie? Właśnie. Nie. Target player. Są instrukcje. Nie to. Są role, właśnie. Kapitan Neves, niech zostanie. Niech na razie taktyka zostanie, to nie zostanie. Tak patrzę, nie widzę, gdzie tu mogę... Kolejny skład stworzyć. Była jakaś taka opcja, zrobić jako pierwszy skład, jako drugi. Ale tutaj tego teraz nie widzę. Jest tylko change, a pamiętam było coś takiego. Ale wiecie co? Kompletnie teraz... Nie jestem zorientowany, muszę to później sprawdzić sobie. Bo gdzieś... Tu? Nie wiem. Dobra, match day. Jedziemy. And the match begins. Just wasn't going to part with the ball. Z Harrogate już graliśmy raz i tutaj był trochę cyrk. Początek mieliśmy sobie z Harrogate, pamiętam, przegrywaliśmy 1-0. Neves with it. Oh, he's given us away. No, zobaczymy, jak drużyna nasza zagra pod wodzą nowego kapitana, młodego Nevesa. Ups, śmierdziało już. Wiem, że im dłużej mecz trwał, jak dobrze pamiętacie z Harrogate, tym nasi grali znacznie lepiej. Ojej. Co? Spalony. O kurde, ale piękna akcja była. Piękna asysta Nevesa. Ja byłem przekonany, że jest tu już kuźwa 1-0, a tu dupa. Spalony. No dobrze, bywa. Ojej, ale chodzą nasi.
Tak, teraz jest bameczka. Ale nasi chodzą. Ale nasi chodzą. Ojej. Ale nasi tu piłką grają. Ojej. Ale gładko grają. Well, very effective play in possession, but really sticking to the task defensively. Now breaking at pace, potential danger. It's looking promising. Well, that was easy on the eye, and he didn't miss by much. Well, that's how to counterattack. They did it with such pace, just couldn't finish it off. Kurde, ale nasi wyglądają na zmęczonych. I to tak powiem wam szczerze, dość zmęczonych. Troszkę wypoczęli. Kurde, zaczynam się wciąż trochę martwić, bo zaczyna brakować siły moim zawodnikom. Jest tylko 1-0. Głupia akcja jakaś, może być remis. Niepotrzebny remis, bo tu byśmy mieć, powinniśmy mieć 3 punkty. Dawaj Neves, pięknie, pięknie. Już, już piłeczka gra. I do Nevesa. O, kurde. Kaptajn. Si. Nie, oni opaski noszą, zapomniałem. To nie hokej. And back with Williams. Falkingham. O, oj, 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 oj. A, jakieś zmiany będziemy musieli zrobić. Bo tu powoli widzę już... O, ten kuźwa też nie ma siły za bardzo. Ale wpuszczę go. Ten RB, ten tuż w ogóle na prawej tej obronie to rękawami oddycha. Ten też za bardzo siły nie ma. No dobra, tego też tutaj wpuszczę. Zobaczymy. Really bright looking attack. Still looking to get the shot off. Could cross it in here. It's a perfect challenge. Pięknie, pięknie. Cudownie. To powinna być bramka. Oj, poprzeczka. Dobrze, 2-0. 2-0, dość spokojny mecz, chociaż... Chociaż tak, no nie był to na pewno takie przekonujące zwycięstwo jak poprzednie, co z nimi graliśmy. Ale jest. Ale jest. I to cieszy. No i dobrze, niech go biorą sobie. Kogo oni tam chcą? Andrew, tak? Jamie Andrew, pokaż mi go w ogóle. Co to za... O, tu właśnie. Tu są te składy. No właśnie, jak mi się to pojawiło? Jakim cudem teraz? A właśnie, tu mi się to pojawiło. New team, właśnie. I tu musiałem sobie stworzyć i zrobić sobie... Drugi skład, nie? O właśnie, i tutaj musiałbym sobie ten drugi skład ustawić. Na przykład Neves tu sobie ustawić Pajkiego. Ten tu mógłby być. Na bramce może być.
Teraz tak, prawy. Prawy obrońca tutaj jest. Ten na zmianę. Ten tutaj na ławie. LB, proszę bardzo. Tutaj. CB któryś, o proszę bardzo. No to będzie. Będzie miało co grać. Tu jeszcze w środku musiałem jakiś poustawiać. No Saturn powiedzmy może grać tutaj. Tu za tego Ruiza też może ktoś wejść. Na przykład ten. Jeszcze patrzę. Za Kana. Na prawą stronę. Może wejść. Wiem, kto może wejść. Gdzie on jest? Nie, to jest ten. Już jest w składzie. To inaczej. Tego bym tak przerzucił, a Kana zrzucił za tego. No i powiedzmy. No, taki drugi składzik. Na jakieś kuźwa pierdoły. I to zapiszmy sobie. To jest default, to jest drugi skład. Dobra, o to właśnie chodzi. Teraz to mam zapisane. Tylko teraz jest pytanie, czy to będzie fungowało jak powinno. Dobrze, wiem o tym. Tak jest. Co ty jesteś tam kuźwa nieszczęśliwy? Glennon, oczywiście. Proud of you, jak najbardziej. Ciesz się, chłopaku. Teraz właśnie, a, i teraz tutaj mamy jeden skład i właśnie drugi skład. O właśnie, teraz się tutaj przełącza. Drugi skład. O właśnie, teraz to funguje jak powinno. Dobrze, podoba mi się to. Podoba mi się to. Na razie nie, stąd nie chcemy oczywiście wychodzić, ale... Ale jeden z widzów podpowiadał mi, że powinniśmy jakiegoś skauta wysłać. To wyślijmy go może. Nie ma takiej opcji właśnie. Relocate scout. O właśnie, wyślemy go, wiecie co? O właśnie. Wyślemy go do Polski. Zobaczymy, co on tam kuźwa nam znajdzie. W tranzycie. Niech śmiga. Przeszukajmy jakichś wolnych zawodników. Pozycja. Szukamy. Wiecie co? Szukamy prawej strony. Prawego pomocnika szukam. Więc weźmy RM. Status oczywiście free agent. Wiek. Jak nawet będzie do 30 między 16 rokiem życia. Co nam znajdzie? Znalazł nam dwóch. Alvarado, który nie wygląda jakoś mega rewelacyjnie, ale nie też najgorzej. Może być spoko. Spoko na prawą stronę. O, niski poziom baterii w padzie. Wam powiem szczerze, że te pady do playa to się kuźwa nadają, te baterie, to nie wiem. Ja w smartfonie mam lepszą baterię, naprawdę. To chodzi trochę i chyba, że już te baterie się sypią. Dobrze, weźmy sobie niego sobie tutaj przeskautuję. Kogo jeszcze byśmy szukali? Możemy zobaczyć jeszcze kogoś na środek w sumie, nie? Jakiegoś CM-a. Nie zaszkodzi. Zobaczmy. CM-ów trochę więcej powinno być. Tylko oczywiście nas nie stać w tej chwili na tych zawodników, ale ten wygląda dosyć solidnie. Tak jak patrzę na staty. Ten też wygląda całkiem nieźle. Silny zawodnik. Przeskautujmy sobie tego.
I tego. Ale ja nawet za bardzo siana nie mam, więc tutaj jakichś luksusów nie. Nie osiągnę. Nie mam. Nie mam siana. Current budget jest 37 funtów. Tyle posiadam na dzień dzisiejszy. Dobrze, idziemy dalej. Kolejny meczek przed nami. Skład. Nasi są dosyć wykończeni. Z kim my gramy? Z Gillingham. Gillingham, Gillingham. Gdzie jesteście? Wy jesteście na piątej pozycji. No, to jest taki trochę mecz o wszystko. To jest o 6 punktów. Bo jeżeli oni z nami wygrają, będą mieli 36, a my dalej 38. Zbliżą się do nas, więc musimy zagrać no, naszym składem. Naszym full składem. Trudno, zmęczeni są. Chociaż nie, źle zrobiłem. Źle zrobiłem, bo tam lewej strony nie zmieniłem. Fuck. Fuck. Jest na głębokiej rezerwie dalej. Nie wejdzie. Ale zjarałem. Ale będzie na mnie Riyadar. Bukhari. No nic, idziemy. Błędy się popełnia. A może to jest dobry znak? Już mu daj na skrzydło. Daj mu na to skrzydło, no kuźwa, tam jest pusty. O, pięknie, w końcu. Kuźwa, mówiłem! Daj mu na skrzydełko. 1-0 then. Słuchaj się mnie. Neves with it. Decent position. Well, getting in the way. Superb save. Clears it away. Na razie dobrze, na razie dobrze. Bardzo uważnie nasi grają. Czemu Bukhari, kuźwa? Ja nie wiem, Bukhari ma taki level wysoki. W porównaniu do Nevesa, a się rusza jak. Wow, jak wóz z węglem. Pięknie, 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 pięknie. I mój lewy. Gdybyście słyszeli jakieś brzęczenie, to w backgroundzie moja kobitka do mnie dzwoni. Spokojnie, kochanie, zaraz do ciebie odzwonię. Mam ważny mecz. Mam ważny game. No i kochani, już wracamy. Szybka pauza. To jest akurat super opcja, że mogę zawsze spauzować sobie nagrywanko. Mogę coś tam sobie porobić, albo sprawdzić w razie w i wrócić do was, więc już sprawdzam, tak jest. Nagrywanko śmiga jak należy, a my wracamy do naszego meczyku i jedziemy z koksem. Jestem jako menedżer rozpytywany, nie? Dzwonią z PZPN-u. Na razie 2-0. Bardzo dobry wynik. Mecz na szczycie. Ja się obawiam takich akcji. Zagęści to pole karne. Pięknie, pięknie. Dobrze. Wracając do tego lewego skrzydła. No zrobiłem błąd. Nie wprowadziłem tego zawodnika z lepszym overallem, ale ten co kuźwa zmiennik się pokazał, popisał i szedł bromeczkę. I to się szanuje. Ładnie, pięknie. Neves, już, piłeczka chodzi. Oj, szkoda, Neves to stracił. Ale przypierdzielił. Tylko zadzwoniło. No, panowie, 15 minut, utrzymać to. Nie spieszyć się. Piłeczką, pokaż piłeczką, tak? Tak, pierwsze graliśmy 25 minut. Pograć. Tak jest, pograć. No. Boż, kurde. No, podtrzymali trochę, podtrzymali. Pięknie. Daj mu. Kuźwa! Dwie brameczki, lewe skrzydełko. O kurna, ale chodzi.
No nie, jestem mega, pod mega wrażeniem tego lewego skrzydła. Ale zagrał meczyk. I wiem, że będą opierdzie, to będzie od razu, to już wiem. A nie, Rose jednak. A proszę bardzo, I'm proud of you. Myślałem, że tamten będzie Ria Dar, ale nie Dar Ria. Marcel Ruiz, tak? Co teraz z nim jest nie tak? Ruiz, gdzie ty jesteś teraz? Bo ja tu się na was znam tak, że będę tego szukał. Nie, to jest ten, tutaj. Ej, dobra, musimy tutaj wykonać te roszady w składzie, chociaż tak, kurde, powiem wam szczerze, że... Kurde, kręcę się zawsze z tym. Tak szczerze mówiąc, to... A, mamy tutaj akademię naszą. No nie mam żadnych, kurde, obrońców, nie? No ten tutaj nieźle wygląda, nie? Potencjał ma wysoki. Co byśmy mogli z nim zrobić? Development plan. Development plan. Co możemy z nim zrobić? Nie no, playmaker. No dobrze, jest tylko playmaker, nie będzie playmaker. Ale do pierwszego składu, no. A raczej nie bardzo. Mamy grajków. Więc raport jest, ale to taki roczny, niewidoczny. Tak z nim nic nie zrobię. Dobrze, przejdźmy do składu. Tutaj mamy troszeczkę zawodników wykończonych. Bukari musi już odpocząć. Rose wchodzi. Majki, Pajki na zmianę. Lewe skrzydełko. No tak, ten już jest trochę wykończony. Pograł. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy. Obrońca CB. Ty musisz się odpocząć całkowicie. Nie pojedziesz na ten mecz. Lewy obrońca jeszcze się trzyma. Ten prawy. Jeszcze może zagrać. Tego w środku już bym zmienił. CMA. Może Satona bym wprowadził? Bo tego? O, prędzej. Jesteś elem, kuźwa. Dwa elemy w składzie? Nie, to bez sensu. Trzeba by kogoś tutaj innego wprowadzić. Kuźwa, tu młodego wprowadzimy. Niech idzie. Niech walczy. Niech siedzi tam z taki zesrany na ławce. Kurde, jak mnie wpuszczą, co ja zrobię? Konferencja prasowa. Okej, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Okej. Oczywiście, że skład jest taki głęboki, że ja pierdzielę. Oczywiście. Bez dwóch zdań, jesteśmy najlepsi, najlepszych. Zawodnicy są w doskonałej formie. I oczywiście, że tak. Będziemy kontynuować naszą drogę. Po główkach będziemy skakać drużynek. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zobaczymy. Swindon Town. No okej. Następnie do golenia, mam nadzieję. No, czyli trochę pewniak, ale spokojnie. Mamy tu dobrą pozycję. Gdyby jakieś potknięcia były, to niech lepiej będą teraz, jak mają być później. Ruiz. Can he put it in? It should be. Kurde, gęsto. Gęsto tam w tym polu karnym jak cholera. What can they do to stop him running at them?
Ładnie. Nie dać rzucić, nie dać rzucić. Dobrze. Spokojnie, zwolnij tą akcję. A nie, dobrze zapieprzewasz. Wow, 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 jaki czarodziej. No i dostał w ślizg szybki. A, pięknie. Glennon tam ładnie piłeczkę zatrzymał. O Jezu, jakie podanie piękne. Zdaje mi się, że z lewej ładował zamiast z prawej. Take some progress with the ball at his feet. Counter-attacking, very much an option. Must take the lead here, and they have. You've got to say, it has been coming. So underway again here, 1-0 the score. Otis Khan. Aj, trzeba będzie obudzić Tygrysa. Ładuj! No ładuj! Kuf! Zobaczmy, jak wyglądają nasi. Glennon, tamten jest, kurde, z tyłu wykończony. Poczekamy do 60 minuty i zmiany robimy. Pajkiego wprowadzimy prawdopodobnie. Już daj mu w środek. Nie ma gry fajnym podaniem. Jest takie, widzę, dojście do takiej 3/4 odzieży tego miejsca i nie wiedzą, co zrobić za bardzo i rzucają tą piłkę. O, właśnie tak teraz. Rzucają piłkę gdzieś bez sensu. O, teraz, o! Joj, kurde, dobra. Robimy zmiany. Ten na prawej stronie też w ogóle rękawami oddycha. Teraz Rose'a zmieniam. Pajki wejdzie i tu w środku, tu jeszcze, kurde, lewa obrona jeszcze kwiczy. Też za bardzo siły nie ma. Tylko z nich żaden nie może grać na lewej stronie. No dobra, zaryzykujemy. Prowadzimy tego. To nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Kurde, nie, no nie, no nie jest dobry pomysł. Well, you have to say he's going to be very cross with himself. He'll certainly be disappointed with that. That was a poor effort. No, walczymy, panie. Teraz walczymy o remis. Blake Tracy. Determined defending. Ładnie, ładnie. No i właśnie to jest to, nie? Gubimy naszą piłę szybko. Nie, dobrze, dobrze w obronie grają. Nasi kompletnie wiedzą, co zrobić, nie? Dochodzą do 20 metra i dupa. Pressingiem, ładnie grają, ładnie, dobrze ustawieni są. Trzeba piłkę przerzucić, dokładnie, na drugą stronę. Ściągnąć ich na siebie, tak jest. Kurde, szkoda, ale nie zagraliśmy dobrego meczu, kompletnie nie mieliśmy recepty na ich obronę. Kompletnie nic. Zero. Dobrze, że mam jakąś przerwę. Przynajmniej nasi tutaj zawodnicy troszeczkę się obudzą. Tu jest mecz przełożony i... No tak, raczej nie uda nam się wykonać tego pewnie finansowego targetu, ale chociaż kto wie. Wiem, chcesz wejść, więc oczywiście dostaniesz swoją szansę. Bukari, spokojnie, ja tylko ci dałem na ławę, żebyś odpoczął. Nie płacz. Już Rose, zmianka z Pajkim. Pajkiego zmieniamy Bukarim. Ty tutaj zmiennik jesteś na lewą stronę. Tego wypierdzielimy.
Tu wypoczęci, tu wypoczęci. Musisz wrócić. Nie. Co to było? To jest CB, kurde. Co ty robisz? To jest obrońca. No to CMA żadnego nie mamy, kurde, tak naprawdę, nic ciekawego. Tu mamy kolesia, ale nie wiem, czy on się nadaje do grania na tą pozycję. Nadaje się, nie, niby. Niby coś tam płacze, ale... Zresztą Bukali zresztą też nie bardzo, nie, pasuje mu tutaj to ustawienie. On bardziej RW. No ale to... No można by trzema napastnikami grać. Ja wiem, że ta pozycja mu średnio pasuje. Ale można byłoby go na ST. Na ST można było go przerobić, co nie? Wydaje mi się, że ja to robię. To trochę czasu zajmie, nie? Niby 55 tygodni, tak? Nie wiem, czy dobrze patrzę. Dobra. Sprawdźmy tabelkę. Sprawdźmy naszych przeciwników. My ciągle jesteśmy na pierwszej pozycji z Mansfield Town razem po 41 punktów. Ósma pozycja już 10 punktów straty. Dobrze. Mamy cholernie dużo bramek strzelonych, chociaż tam Barrow, zobaczcie, 36 też. Ale my trochę już mniej tracimy, ale Mansfield jak mało traci. No też mało strzela. Gdzie jest nasz przeciwnik? Są ci tutaj, tak? Na 12 miejscu, tak? Dobrze widzę? 12 miejscu. Kurde, już o goleniu nic nie gadam. Mieliśmy ogolić poprzednich przeciwników i tak szczerze mówiąc nawet nie potrafiliśmy dobrze dojść do pola karnego. Tak nas załatwili. The attack continues. They're making considerable progress. Sends it back and thwarting his opponent in the nick of time. Być może jest jakiś popłok, widzę już. Wiedzą co robić. Drużyny są przygotowane odpowiednio. No ładuj. Bukari w końcu, ładnie, prawa gira. Kieran Morris. Well, good run this. Now what can he do with it? Dennis. The crowd encouraging him to take us on. And a goal to square the game. Edge of the seat. So back underway. They've leveled it at 1-1 here. Satelnej bramki to nie koniec świata, ale jak sobie pomyślisz, że sami drużyny atakują raz na mecz i bramki nam strzelają. My się kręcimy jak jakieś, nie wiem, dziady po pustym sklepie. No! Tak jest, Neves. Dobrze. So back underway. Intriguing contest this, given the 2-1 scoreline. Jordan Turnbull. Kieran Morris. Turnbull. Crossing possibilities. And the keeper more than equal to it. Well, it has come to nothing. No i tak patrzę, co się tu wydarzy? Co tu się odpieprzy? No, ale właśnie co myślałem. To jest coś, co myślałem. Kuźwa 2-2, ja nie czaję tego. Co oni tam kuźwa robią z tyłu? Wow. No. O, jest Neves, na niego można liczyć. Pięknie, do szatni. Ale brameczka. No dobrze, ale mamy już 5 bramek w tym meczu. Gramy dobrze w ataku i źle bardzo w obronie. Well, that took confidence. Goalkeeper getting in the way. Superb save.
Jak te noty wyglądają w tej chwili? Nasz bramkarz 4-5, no tamten 4-0, jest siebie warci są. Bukari 9-0, 8-2 Karnosz, no nieźle, nieźle. Dobre noty. Jeszcze to wygrać. Dobrze. Bramkarz już widzę, że ma problemy w ogóle z podawaniem piłki. Ale jak ma coś piłkę wybić, to on wybija beznadziejnie, kompletnie, nie myśli. Nic nie myśli. No i zapierdzielaj. Ładuj. Ale dobrze, dobrze, przez to piłeczka chodzi cały czas u nich na polu karnym. No. No, tu bramkarz elegancko. Piłeczka pięknie rzucona na skrzydełko. Nasz jakoś, nie wiem, tak beznadziejnie rzuca. Wybij! Zobaczcie naszego, co robi. No. O, jakoś, dobrze, teraz rzucił. Ale tak rzuca te piłki dziwnie. Dobrze. Uff, 3-2, ale muszę powiedzieć, masakrycznie, kurde, ciężki mecz. Ale tu śmierdziało znowu remisem. Przynajmniej remisem. Przynajmniej. Pięknie. Ale ładnie. Bukari, brameczki wpadły. A masz teraz co tutaj? Performance, tak? Daniela masz, okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Miałeś performance, dobrze mówię? Dobrze mówię. I tak. Dobra, jestem siebie dumny. Bukari. Pięknie. Brilliant. Oczywiście. Bukari tutaj jest mega zadowolony na razie. Jeśli chodzi o pobyt w naszej drużynie, a my jesteśmy po 22 kolejeczkach, więc zostało jeszcze 23. Ostatni meczyk, tak jak obiecałem, dojedziemy do połowy sezonu. Dalej równo jedziemy z Mansfield Town, ale zaraz to sprawdzimy. Może będzie jakaś mała korekta. My już dojeżdżamy, mecz u siebie. Co my tutaj mamy? Aha, scout. 75 overall, ten ma 76, ten ma 80. Ha. Taki cemik mi się przydał. Tylko problem jest taki, że my nie mamy za grosz. Nie mam żadnej kasy w ogóle. Nic. Ale mamy ich tu. Dobrze, niech będzie. Może jakaś kasa się przyda. Może kogoś w oknie gdzieś transferowym sprzedamy jakiś paru. I coś tam znajdziemy. Bo na chwilę obecną, no niestety, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Możemy go dodać oczywiście do naszej listy. Tego chyba mamy dodanego, nie? Więc dzięki. Tu jest dzięki. Teraz możemy jeszcze wejść w transfery. Tutaj mamy naszą listę. No jest 80, tak? Na co możemy z nim zrobić? Market value 19 milionów. Wyobraźcie co? Koleś jest warty 19 milionów. I teraz co ja mam zrobić? Z czym ja mam pójść? I tu mamy napisane, tak? We can approach this player directly. We will have to offer a wage. Czyli tak, będziemy musieli zaoferować. Możemy oczywiście zgłosić się do zawodnika bezpośrednio. Mamy tu taką informację. I jego średnia zarobków to jest mniej więcej. Przepraszam, tak, no. Nie średnia, tylko możemy zaoferować, przepraszam. Pensje pomiędzy 37 tysięcy. No niby gdzie? Niby gdzie możemy mu to zaoferować? Nie ma żadnych szans, bo my nie mamy w ogóle kasy. I to jest cały problem. Musieli jakiegoś zawodnika posprzedawać. Więc nie możemy mierzyć w takich zawodników z overallem 80, nawet. A w sumie, czekajcie.
taki zawodnik 70, na przykład ten na RM-ie. Czekaj, tu jeszcze jest całym 75. Właśnie, zobaczmy, co tu byś mógł mu zaoferować. Między 17 a 25 tysięcy. No tu już coś bardziej. To już coś bardziej. No będę kombinował. Może coś się uda zrobić. A my wracamy do naszego meczu. Czy my skład nasz zmieniamy? Tak patrzę na szybko. Tak, musimy zmienić. Tu na środeczek musi wrócić. Tak, ktoś powinien wrócić. CM jakiś. Właśnie, my CM jakiegoś tu mieliśmy. Nie mieliśmy? W sumie Saturn mógłby wejść. Zresztą też tu średnio. A, wydawało mi się, że miałem kogoś tam. Nie, no dobrze, z dzieckiego składu się nie zmienia. Niech on tu wejdzie. Tak zostawimy jak jest, nie będziemy nic zmieniać. Jedziemy. And so the match is underway. Zobaczymy, co to Barrow jest warte. Difficult to stop him. Crossing opportunity. He read the situation defensively and did his job. And threading it through. He just needs to keep a cool head. Ale muszę wam powiedzieć, że teraz Neves z Bukarim chodzą jak przecinaki. Widzę teraz tą chemię. Piłeczki podawane. Już w ostatnim meczu było fajnie to widać. Chodzą. Zaczynają grać. Dobrze. Dobrze, Glennon. Już. I rzutka. O, kurde, ale przeciął to obrońca. Jej. Idziemy, panowie, jedziemy, które utrzymać się w tym odcinku na pierwszej pozycji. I jedziemy w kolejnej rundzie po awans. And on to Bukari. Now can he get on the end of this one? And a goal! They've added to their lead. Much needed security. I mój Neves. So underway again. And a 2-0 advantage here. Oh, could finish. And a strong glove on Szkoda. The ball. Szkoda, bo 3-0 był pewny wynik. Could be. And saved by the keeper. Clearing is away. Might really be able to trouble them here. Opportunity. No. Wow, ale chodzą. Well, this is threatening to get out of hand. Just look at the scoreline. Ale Neves chodzi. 3-0. Nic nie zmieniamy. Wygląda to ładnie. Campbell. Warren. No na razie ta drużyna. Nie wiem w ogóle co ma. Nie wiem co mam z tym zrobić. No, w końcu jakiś atak i na mają różne. No dobrze. Coś się budzimy. Nie muszę się mi odzywać, kurwa, jak ja zaczynam gadać o przeciwnikach, to oni zaczynają grać. Ale ładnie rozegrane to było. Pięknie kontra rozegrana. Szkoda, że Marcel tego nie strzelił. O, dobra. Now what's the referee going to do next? Najważniejsze, żeby nie było żadnej kontuzji. Must score. There it is. A fantastic goal and no one. Marcel Ruiz. Już wcześniej o tym mówiłem. Już mógł bramkę wcześniej strzelić. No i w końcu ją władował.
4-0. Ładnie, ładnie. No, to jest kuźwa nas bramkarz. Widzicie to? Macie kolejny przykład. Ło, kuźwa, się to wyjął. O, ja pierdziel to. Ale to wyjął, kuźwa. No wyjął, ale sam sobie kuźwa narobił, nie? O, ale chodzą. To jest pogrom. Ale on tam gra, nie? Czerwoną kartkę mają, no to... 5-0. Gładziutko. Bardzo, bardzo dobry mecz. Przeciwnik też nie był jakoś zbytnio wymagający. My sobie tutaj przejedźmy trochę do przodu. Mamy maile. Okej. Salmon na balans. No właśnie, tylko który to teraz jest? Skaduj z gadula. Który to jest Salman, kuźwa? Bo oni tu takimi głupotami piszą, tak będziemy jechali. Ty nie. Kiedyś to było jakieś bardziej przejrzyste, teraz to jest tak pokręcone. Ja nie wiem, który to jest. O, to jest Salman. No i weź teraz zgaduj. Sakra. Ryzyko utraty aż 11 graczy. Oj. No, trzeba będzie się nad tym zastanowić. Financial. Kontrakty, kiedy się kończą. Pokażcie mi to. Czy tak ustawić? O. I ciekawe teraz, co ja mam zrobić, nie? Ja kasy nic nie mam. I może być tak, że wszyscy pójdą w piździet. Co my tu mamy? Chyba trzeba popatrzeć na overale. Którzy zawodnicy się nadają do czego? Bo takie overale tam 60... W sumie dwa czy coś, to nie wiem, czy to jest w ogóle warte cokolwiek. To ja sobie darmowych zawodników sprowadzę. Ten koleś to w ogóle się nie daje do niczego, ten 54 overall, ten idzie tam w pizie, sobie idzie chce. Więc tego na pewno nie chcę. Ale oni są chyba nawet z pożyczenia, nie? Czy nie? Te nie wiem, czy strzałki co znaczą, nie wiem, czy nie znaczy to, że oni są na wypożyczeniu jakimś. Albo gdzieś idą. I w zasadzie ten 61, ten 61, 61, ten 60, ten 62. Nie no, takich kurde, jakichś tam zmienników to ja sobie załatwię. 64 LB. Też pewnie znajdę jakiś. Neves ciągle jeszcze ma kontrakt. To dobrze. Nie, na razie nie będę. Nie będę na razie nad tym się jakoś za bardzo rozczulał. Tego maila może sobie zostawię. Dobrze, wróćmy teraz do może przyjemniejszych rzeczy. Tabela po 23 kolejkach. W połowie sezonu, moi mili. Jesteśmy na pierwszym miejscu, samodzielni. Na fotelu lidera 15 zwycięstw, najwięcej z ligi, 2 remisy, być może najmniej z całej ligi, nie wiem, ciężko powiedzieć, 6 porażek. To nie jest jakiś wybitny wynik, bo jak tutaj widać, pierwsza ósemka, w zasadzie wszyscy oprócz Gillingham mają mniej porażek od nas. 47 bramek strzelonych, no tutaj myślę, że jesteśmy liderami, 27 straconych, to gdzieś tam pewnie nas w jakimś tam środku stawia, ale 20 bramek na plusie, a to jest... Jak się nie mylę, z pewnością prowadzenie, bo tutaj niżej to, chociaż są drużyny, zobaczcie, które
są na 15 miejscu na przykład i mają po 0 bramek, bilans zerowy. To jest dobry wynik, bo drużyna tutaj, jak widzę, Obarą na przykład, która jest na 8 miejscu, czy też Gillingham na miejscu 7, ma minus 2. No to kurde, dobrze łoją, ale też dużo tracą. Więc jest nieźle, prowadzimy. To jest połowa planu już wykonana. Jeśli chodzi teraz, moi mili, o... musimy teraz zobaczyć sobie, to będą statystyki zawodników. Neves wrócił na fotel lidera, 17 bramek w 23 meczach, świetny wynik. Tutaj też powinien być gdzieś Grimsby, właśnie Bukari na 7 miejscu w 10, znaczy 10 bramek w 13 meczach. Bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o asystujących, Neves, również lider, zobaczcie, i strzela bramki, i podaje. W tej punktacji kanadyjskiej byłby zdecydowanym liderem. 9 asyst, świetny wynik. Patrzę, czy jeszcze jest Grimsby, Ruiz, 4 asysty i Bukari na trzecim miejscu. W 13 meczach, 10 meczy mniej od Nevesa, a ma tylko jedną asystę różnicy, więc ten kurde Bukari, kto wie, pewnie jeszcze wyjdzie na fotel lidera. Tutaj mamy czyste konta, no to nasz bramkarz ma 4 czyste konta. My nie gramy jakoś rewelacyjnie w obronie, więc tutaj jakby nie spodziewam się jakichś fajerwerków. I tak to, moi kochani, na chwilę obecną wygląda. Nie mamy za bardzo kasy. Będziemy musieli kombinować. Może gdzieś jakieś okienko się pojawi, coś w tym stylu. Gdzieś go sprzedam kogoś, coś będę myślał, kombinował. Tych zawodników, którzy tam jest ryzyko odejścia, prawdopodobnie wszystkich wystawię na listę transferową. Może ktoś ich kupi zamiast ich jako wolny transfer podpisywać i jakąś tam drobną kasę za nich wyciągnę, bo powiem wam szczerze, że kurde, tak... Nie chcę mi się za bardzo przedłużać kontraktów z takimi zawodnikami po 60 overall. Jesteśmy na drodze do wejścia do wyższej ligi. Jakoś nie widzę sensu, żeby w kolejnych rozgrywkach miałbym grać z zawodnikami po 60 overall. To takich na zmianę to zawsze znajdę. To są wolni zawodnicy, są jakieś groszowe sprawy. Ja będę potrzebował zawodników, którzy mają overalle w okolicach 70 i może i więcej. To było na tyle, moi mili. Jeszcze raz przypominam, pamiętajcie o tym banerku. On gdzieś tutaj będzie, gdzieś się pojawiał, jakaś animacja, będzie wyskakiwał, zmieniał się coś tam. Będę pracował nad tym, więc jeżeli chcecie zostać takim wirtualnym sponsorem Grimsby Town, to oczywiście zapraszam do zabawy. Jak zawsze zapraszam na strumyki Lemi Skład na Twitchu i również tutaj na YouTubie. Strumyki lecą jednocześnie. Teraz patronujemy Ghost of Tsushima. Ale też mi też Warzone'a pykamy. I to było na tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak zawsze, sekcja komentarzy jest dla was. Jak się podobało, łapencja w górę. Jak się nie, łapencja w dół. Napiszcie, co wam się tam nie podoba, co warto zmienić. To było na tyle. Trzymajcie się serdecznie. To byłem ja, Lemi. Ejka.